W sobotę ulicami Katowic przejdzie Marsz Autonomii Śląska. Hasło tegorocznego marszu brzmi: to my, naród śląski. Postulatem regionalistów jest uznanie śląskiej mniejszości etnicznej. Magda Sincewicz. To już 18 raz, gdy wyruszą ulicami stolicy metropolii, by przypomnieć o autonomii, którą województwo śląskie cieszyło się w II Rzeczpospolitej Polskiej. Zawsze organizowane jest w okolicy 15 lipca, bo to właśnie wtedy, w 1920 roku, uchwalono statut organiczny województwa śląskiego, nadający regionowi autonomię. Hasło "to my, Śląsko nacyjo", które będzie towarzyszyć tegorocznemu marszowi, ono oddaje te aspiracje, które nie są niczym nowym, bo mówimy o tym od lat. W 2014 roku zebraliśmy ponad 140 tysięcy podpisów pod obywatelskim projektem ustawy, projektem, który zakładał uznanie Ślązaków za mniejszość etniczną. I to jest ten cel, o którym będziemy ze szczególnym naciskiem w tym roku mówić. Bo o mówienie właśnie chodzi. I to własnym językiem. Dlatego tegoroczny marsz będzie inny. To efekt zawetowania przez prezydenta ustawy uznającej język śląski za język regionalny. Samo uznanie Ślązaczek i Ślązaków za mniejszość etniczną już poskutkowałoby prawnym uznaniem języka śląskiego. Myślę, że to jest kwestia tylko i wyłącznie zmiany lokatora w Pałacu Prezydenckim. No i wtedy wydaje mi się, że droga do uznania języka regionalnego to na pewno będzie otwarta. Więc cały ten emancypacyjny ruch Ślązaków, czy odrodzenie śląskości, czy można by powiedzieć odrodzenie, czy narodzenie się w pewnym sensie śląskiej tożsamości, no znajdzie moim zdaniem swój finał w postaci nowelizacji ustawy. Zgodnie z nią za mniejszość etniczną uznaje się grupę obywateli, która jest mniej liczna od pozostałej części ludności kraju. W sposób istotny odróżnia się językiem, kulturą oraz tradycją, dążąc przy tym do ich zachowania. Ponadto ma świadomość własnej historycznej wspólnoty, którą wyraża i chroni. Śląsk zawsze był takim regionem trochę niepewnym, nigdy takim 100% do kogoś przypasowanym. No i einfach reskirujący w Warszawie boją się, że każde dawanie jakby kolejnego rechtu, kolejnego prawa będzie ino to zwiększało. Ale prawda jest taka i to pokazują właśnie przykłady na całym, no może w całym świecie się też nie wypowiem, ale jeśli chodzi o Europę, no to właśnie dawanie takich kolejnych rechtów tak naprawdę ino niweluje jakoś taką agresję, ewentualną jakoś taką chęć, no nawet powiedzmy tam separacji, ale w momencie, kiedy się no cały czas zgodzą, że a wy to nie możecie, wy tamto nie możecie, tak musicie, no to naturalnie w ludziach rodzi się bunt. Wcale tak nie musi być, bo jak pokazują przykłady, innym się udało. W ustawie zapisano 4 mniejszości etniczne: karaimską, łemkowską, romską oraz tatarską. Poza tym 9 mniejszości narodowych, które stanowią odrębną grupę, oraz jeden język regionalny, kaszubski. Bo ja generalnie uważam, że najpierw trzeba uznać język śląski za język regionalny, żeby trochę oswoić też ludzi spoza Śląska z tą sprawą, żeby pokazać, że to nie jest nic groźnego. I później wspólnie z Kaszubami, bo mam też doświadczenia i kontakty z mniejszością kaszubską, napisać taką poprawkę do tej ustawy jeszcze właśnie o uznaniu Ślązaków i Kaszubów za mniejszości etniczne i zebrać po prostu te 100 tysięcy podpisów z górką jako taki obywatelski projekt. Myślę, że to miałoby większą moc też taką legislacyjną, gdy moglibyśmy tam wspólnie Ślązacy z Kaszubami w Sejmie wystąpić. Ja też chciałbym oczywiście w tym brać udział. Marsz Autonomii Śląska rozpocznie się w sobotę o godzinie 12 na Placu Wolności. Jego uczestnicy przejdą ulicą 3 Maja na Rynek, a następnie ulicą Świętego Jana, Jana Kochanowskiego i Jagiellońską na Plac Sejmu Śląskiego.